Witajcie, dzisiaj działamy na Starołęce. Mamy tylko kupę śmieci do roboty. Puszki, nie puszki, butelki mam tutaj zwrotne. No. Patrzcie, tu mamy kolejne butelki, jak widzimy. Jak tu mówi Jacob's July, trzeba 10 butelek. Ja tu mi zebrałem około 20 pewnie już. Ale co? To będę szukać śmieci. Tu pamiętaliśmy. Ta kolejna, numer 4. Jak widzimy, Desperados. No i dzisiaj działamy, teraz czyścimy. O, numer 6 już mamy. Patrzcie, jest śmieci. Tu już pamiętaliśmy w marcu i nawet jest śmieci mniej nawet jest. Długo jestem, w ogóle jestem ja, w ogóle jestem. Cześć, zajce. Bo się nie pokazałem w ogóle. Cały zdrowy jestem. Jestem nawet ogolony, nawet jestem. Ładnie, wyglądam dzisiaj. Działamy, szukamy tych butelek nędznych. Jesteśmy na Starołęce obecnie, jak widzimy. Tereny bardzo, bardzo tereny ładne. Szukamy tych śmieciorów. Mamy mały sukces, bo udało się, że jest mniej tego śmieci. Czyli też rzucamy magnesem do 100 kg i kolega Mikołaj ma 250. Więc będzie fajnie. No tutaj też były śmiecie, to tak już wszystko teraz zarośnięte, to jest sok, nie? Jak tu widzicie, nie? O, one śmieci, to będzie płynne w ogóle te śmieci. Tutaj płynie. O, patrzcie. Mamy kolejne puszki, buteleczki, jak widzicie. O, będziemy teraz jedziemy. Buteleczka, patrzcie, zwrotna. Nie, widzicie, kolejne puchy są, jak widzicie tutaj w tej skarpie. I tutaj na żywo są tam. Mam 10 się. Nie wypierdzielę. O, no. Na złom idzie. To jest aluminium. I co? Nie dalej z nimi popuchy. Taką, mamy tu skarpę, mamy taką. O! No wiesz. Mamy kolejny coś. O, śmieci, śmieciuchy. O panie, to jest folia. O panie, to jest śmieci. Znowu aluminium. Miło. No. No. Będzie włącze. No tu. Tak, tu mamy worki, puszki, co widzimy tutaj. A tu mamy kolejne worki. Ktoś nam zajubał worek, że tak powiem, worki. Nie wiem, kto taki niemiły człowiek. No. Niech mu te worki wyjdą na bok. No, hejka.
Mam twój magnes nowy, nodymowy. Mały, fajny, zgrabny, ale bardzo mocny. Czy mam ekipę. Majetta wraz z mężem, i Mikołaj, i Misza, i zaraz dojedzie Piotr. Mamy już tyle tych puszek. O! Jest połowa. Mamy aż tyle śmieci mamy. Folię mamy. Te mamy śmieci. Jeszcze robić. I co? To roboty. Fanty łowimy. Mamy małe magnesy. Ale coś łowią. Jak tu widzimy. Tak łowią. O! Tak. Tam się Misza łowi. No. Tak. Tam gdzie jest Sebastian. Mikołaj. Zaraz dojdzie Piotr. Dzisiaj był Marietta z nami. Witajcie. Była akcja łowienia dwóch magnesów, a nie dwóch. O tym powie Piotr. Słuchajcie, no dzisiaj mamy taką akcję, że jesteśmy na moście kolejowym na Starołęce. Łowimy dzisiaj z Mikołajem, Marcinem, Misią, czyli Piotrem i mną. Oprócz tego dzisiaj wyciągaliśmy dwa magnesy, które były zgubione. Jeden Marcina, mniejszy magnes, padł, odkręcił się i został w wodzie. Mój został zblokowany przez kamienie. Chodziliśmy na most, łączyliśmy dwie liny i dzięki temu w prostopadle do podłoża wyciągnęliśmy bez oporu. I na chwilę obecną mamy dosyć sporo złomu. Marcin dalej rzuca. Tutaj mamy kupę złomu. Marcin, jak idzie? No, dobrze idzie. I mały magnes, ale dużo łowi. Łowił ten magnes do tego kotleta, jak tu widzimy. Z kilogram. Z kilogram złomu. Więc to łowi. Mały, ale byk. Tutaj nam Piotr łowi kapsle, a Misza nam łowi, co to nam Misza tu łowi? Kapselki, gwoździe. Tu jest ekipa, dobra, wygrana ekipa. Na Piotr, co tam Piotrze masz? Tam drobny złom. Tak, ale jest. Ojeny, panie. No. Drobnica. Jest łom, jest robota. Robota tam dobrze idzie. Misza nam mówi, kotlety, makarony. Ja też łowię kotlety. Dzięki Piotrowi odzyskałem magnes swój mały, a Piotr dzięki mnie. Dokładnie. Czyli nawzajem sobie magnezy odzyskaliśmy. Współpraca jest. Tak jest, tutaj Piotr działa dzielnie, dostanie dzielnego zawodnika. No i co? I my się odejdziemy, jak będziemy po akcji. Hejka! Witajcie kochani. Kończymy się akcję spontania. Mam się Starolęki, druga akcja. Mam deka złomu. Więc działo się dzisiaj. Pokażę co mamy. Raz. Dwa. I buteleczki. I aluminium tu mamy. I druga aluminium. I śmieci. I co? Sporo rzeczy poszło. Akcję pewnie podobimy pewnie za 2-3 miesiące pewnie. Dziękuję Mikołajowi, Piotrowi, Michalinie za pomoc i oczywiście i Tony i Marietta, oni głównie śmieci zbierali, ale też fajna pomoc. I co? Niedługo będzie sprzedawanie złomu, mam już tylko tyle, że to możemy sprzedać. Już jesteśmy po akcji pełnej. Ja mam taką małą prośbę. Jakbyście mieli na przykład na zbyciu 10 worków do śmieci, na przykład chwytaki do śmieci, byłoby miło, bo bym po prostu posprzątał śmiecie takim po prostu sprzętem. Jakbyście mieli oczywiście, jak nie to, to też sobie poradzę, nie? A tak to byłoby miło. Nasze trzy magnesy dzisiaj
które miały wesołą, miały wesołe życie, przejścia i są całe, pokażę ile mamy rzeczy. Mamy tak, każemy od płytek. Mamy te płytki kolejowe. Trochę ich jest. Mamy kolejne płytki. O, mamy takie tu grubasy. Mamy tyle tych gwoździ, że tych śrub, że... A nie, że mnie... Tak, tu mamy kolejne rzeczy. Elementy aizole jakieś takie. Jakiś marmur. Mamy owaga jakaś. I co, tu mamy oczywiście aluminium. To butelki, tyle mamy as. I... Nie wróć, tu jest aluminium. A tu jest metal. I patrzcie, na tyle tych rzeczy udało się zebrać. Bo tu nie. No więc... Co mogę powiedzieć, kochani? Był ładny dzień, owocny. Mamy dużo złomu. I to wszystko pójdzie na złomisko. Pewnie to będzie czwartek albo środa pójdziemy z tym całym majdanem, który tu widzimy. Więc tylko tego jest. Dziękuję jeszcze raz za pomoc mojej ekipie. Ekipa jest wspaniała i super. Hejka!